Nowe, nadchodzące skiny, masa zmian i nowości, OG rozdział drugi, a w nim karnet bojowy, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać tyle fałdolców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexacode. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do nowych nadchodzących skinów. Zaczynając od zestawu Spider-Woman, który wraz z dniem wczorajszym został odkryty. Jak się okazuje, no to w skład jej zestawu oczywiście wchodzi skin Spider-Woman, przy okazji no to jej kill-off, oczywiście malowanie, gitara, jak i też jej plecak. Także według mnie naprawdę bardzo ciekawie, oczywiście już nieco wcześniej poznaliśmy mniej więcej, ile cały zestaw będzie kosztował i oczywiście za cały zestaw będziecie musieli zapłacić 2500 fałdolców, za samego skina 1500, za gitarę 1000, za kill-off 800, a za malowanie 500. Także wydaje mi się, że taka cena zestawu mniej więcej jak zazwyczaj. No i właśnie cały ten zestaw powinien się pojawić mniej więcej jutro bądź też pojutrze w Fortnite'owym sklepie. Także oczywiście jak będziecie sobie go kupowali, jak najbardziej możecie to zrobić z kodzikiem Hexacode. No i oczywiście moi drodzy, wiemy, że właśnie we wtorek pojawi się ostatnia aktualizacja tego sezonu, czyli aktualizacja 31.41, która m.in. wprowadzi nam rzeczy związane z końcowym wydarzeniem tego sezonu, no i przy okazji no to też wprowadzi m.in. do plików gry takie skiny jak na przykład Leatherface, jak i przy okazji również upiornego Marshmallow, ponieważ jak się okazuje, no to właśnie tych skinów nawet nie ma w plikach gry, w sensie no ich zestawy nie są odkryte, także no cóż, troszeczkę niekolorowo. No i wiemy, że chociażby te dwa zestawy mają się pojawić pod koniec Halloween, co oznacza, że jeszcze całkiem sporo czasu będziemy musieli sobie na nie poczekać i tak czy siak jeszcze nie wiemy dokładnie, ile będą one kosztowały. Także no tutaj wszystko stoi pod znakiem zapytania. Natomiast moi drodzy, przechodząc dalej, mamy coś, co zostało ostatnio odkryte w plikach gry, a najdokładniej tak zwane More Sunflower. Jak się okazuje, no to będzie to jakaś nowa mapa w trybie reaktywacji i została ona właśnie ostatnio dodana do plików. Także naprawdę bardzo ciekawie. Przy okazji no to zostały odkopane specjalne tekstury z mapami, które generalnie podpowiadają nam właśnie jakieś miejscówki. Chociażby na przykład ta oto właśnie mapa, no generalnie nam podpowiada na przykład taką oto miejscówkę z po prostu OG sezonu. Przy okazji no to mamy też na przykład ten domek na górce. Mamy też przy okazji na przykład Tomato Town. Także naprawdę bardzo ciekawie. Jest całkiem spora możliwość, że Fortnite zrobi jakąś drugą mapę, tylko że z nieco innymi miejscówkami do trybu reaktywacji. Tylko że no chwilowo jeszcze nie wiemy, kiedy dokładnie może to nadejść, także no tutaj jest akurat właśnie ten niefajny moment. Natomiast moi drodzy, od razu przechodząc dalej, jak się okazuje, no to Fortnite właśnie steezował nam coś, co nadchodzi. A najdokładniej no to napisali oni, że Koszmarów Czar jest tylko i wyłącznie początkiem czegoś, co nazywa się End of Year Party, czyli generalnie jakaś impreza końcoworoczna. Także generalnie bardzo ciekawa sprawa i było to cały czas właśnie na generalnie oficjalnej stronie Fortnite'a, tylko że jakoś nikt tego po prostu nie zauważył. Najprawdopodobniej jest to po części zapowiedź rozdziału 6, czyli oczywiście rozdziału, który rozpocznie się zaraz po sezonie, że tak powiem, OG rozdział 2, także naprawdę bardzo ciekawie i zobaczymy dokładnie, do czego jeszcze to będzie właśnie nawiązywało. Natomiast moi drodzy, my teraz przechodzimy sobie do właśnie tematu OG rozdziału 2, lecz na samym początku coś, co w ogóle nas do tego OG rozdziału drugiego wprowadzi, czyli właśnie wydarzenie na żywo. Będzie to wydarzenie, które ma się odbyć właśnie no w tym sezonie, właśnie pod jego koniec. I oczywiście moi drodzy, no to całe to wydarzenie ma być mniej więcej w grze dostępne około 1 listopada. Przy okazji no to dowiedzieliśmy się, że będzie ono posiadało aż 6 etapów, jak i przy okazji no to w grze, jak i również w lobby pojawi się specjalny licznik, który będzie oczywiście odliczał do takowego wydarzenia. No i generalnie chwilowo wiemy, że licznik mniej więcej będzie się prezentował w ten oto sposób, no i że po prostu zostanie on również najprawdopodobniej aktywowany po tej następnej aktualizacji. No i przy okazji z dobrych informacji dowiedzieliśmy się też tego, że całe wydarzenie będzie generalnie w osobnym trybie gry. Także naprawdę bardzo ciekawie, nie będzie to tak jak podczas ostatniego wydarzenia właśnie z tym mini eventem Duma, gdzie po prostu wchodzicie do Battle Royale i tam po prostu walczycie z wielkim Dumem, tylko będzie to osobny tryb gry. Także według mnie naprawdę, ale to naprawdę mega spoko. Natomiast jeszcze chwilowo
dodatkowo nie wiemy, co się będzie podczas takowego wydarzenia działo, jak zostaniemy przeniesieni właśnie na, że tak powiem, wyspę rozdziału drugiego, także no niestety bardzo wiele rzeczy stoi pod znakiem zapytania. Natomiast, moi drodzy, jeżeli chodzi o OG rozdział drugi, no to oczywiście jest to sezon, który nadchodzi i odbędzie się on właśnie zaraz po obecnym, po właśnie całym tym wydarzeniu. Oczywiście jego data startu jest zaplanowana na właśnie 2 listopada. No i dowiadujemy się, że serwery mają zostać aktywowane około godziny 15, także zapewne zostaną one wyłączone zaraz po całym wielkim wydarzeniu. Więc do końca nie wiemy, ile właśnie będzie wydarzenie trwało, nie wiemy, ile będzie trwała cała przerwa. Natomiast, moi drodzy, ze specjalnej roadmapki, która wyciekła już spory czas temu, no możemy się dowiedzieć, że właśnie OG rozdział drugi będzie zawierał w sobie tylko i wyłącznie 3 pierwsze sezony. Czyli oczywiście taki sezon, gdzie było takie przywitanie z nowym rozdziałem, oczywiście sezon z Midasem, jak i również ten sezon właśnie wodny. Także naprawdę całkiem ciekawa sprawa. Jeżeli chodzi o bronie, które będą właśnie dostępne podczas OG rozdziału drugiego, no to wiadomo, że będą to bronie właśnie z tych sezonów. Czyli między innymi na przykład taka meta, jak teraz widzicie na ekranie. Natomiast, moi drodzy, no to większości osób zastanawia się, co w ogóle będzie w karnecie bojowym nadchodzącego sezonu. No i właśnie, jak się dowiadujemy, no to cała nazwa kodowa nadchodzącego sezonu to jest tak zwane retro. No i niestety, ale nie jesteśmy do końca pewni, czy Fortnite po raz kolejny zrobi coś takiego, jak mieliśmy w ostatnim sezonie OG, czyli właśnie takie mieszane skiny. No i oczywiście, jeżeli coś takiego by było, no to na przykład mogłyby być to, wiadomo, jakieś pomieszane najpopularniejsze skiny z całego rozdziału drugiego, czyli przykładowo na przykład jakieś pomieszanie Miałśniaka i Glutka, bądź też ewentualnie pomieszanie jeszcze czegoś innego. Natomiast wydaje mi się, że właśnie Fortnite może wprowadzić coś w rodzaju reskinów najpopularniejszych skinów z rozdziału drugiego, czyli między innymi na przykład reskin Midasa, ponieważ no nie ma co się oszukiwać, Midas był właśnie jedną z popularniejszych postaci, jeżeli chodzi o cały rozdział drugi. No i oczywiście tych skinów może być dosłownie jeszcze więcej. Osobiście wydaje mi się, że po raz kolejny będziemy mieli tak zwany mniejszy karnet bojowy, czyli po prostu 4 skiny i to tak naprawdę tyle, także no tak to się mniej więcej prezentuje. Czy będzie dostępny sekretny skin? To też stoi pod znakiem zapytania, natomiast fajnie by było, jakby Fortnite na przykład dał tą rybkę Deadpoola, ewentualnie jakiegoś właśnie Banankopoola jako sekretnego skina. No i przy okazji, no to możemy się też właśnie podczas OG rozdziału drugiego spodziewać właśnie tak zwanego Snoop Dogga. Także to akurat myślę, że mega spoko kolaboracja, jeżeli chodzi o ten nadchodzący sezon. No a chwilowo możemy być pewni, że będą to albo reskiny, albo właśnie takie mieszane skiny z po prostu rozdziału drugiego. Więc na pewno w którymś z tych skinów zostanie użyty Midas, możliwe, że w którymś z nich zostanie użyty na przykład Miałśniak. No i wiadomo, że w rozdziale drugim ogólnie było na przykład no masa innych skinów, także dosłownie może to być wszystko. No i niestety, ale na temat OG rozdziału drugiego jakoś strasznie dużo chwilowo nie wiemy, ale jak będziemy wiedzieli, to jak najbardziej was o tym poinformuję, dlatego subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Oczywiście, jeżeli ten materiał wam się spodoba, zostawcie tu łapeczkę do góry. Tak samo, jeżeli będziecie robili jakieś zakupy w Fortnite'owym sklepie, no to oczywiście jak najbardziej możecie je zrobić z kodzikiem Hexocode i mega dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. A jeżeli wy obejrzeliście ten materiał do końca, w komentarzu możecie napisać rozdział drugi. A ja wtedy postaram wam się przypiąć serduszko. I co? Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!